Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 23 na moim kanale, z tej strony Przemofut i w dzisiejszym materiale potwieram sobie kilka paczek 85+, oraz otworzymy też paczuszkę ze sklepu. Jest to paczuszka za 80 tysięcy, także zobaczymy, czy warto, Wy zobaczycie, czy warto ją otwierać. Zapraszam do oglądania. Ale zanim paczuszka za 80 tysięcy, to otwórzmy sobie podwójną rozbudowę 85+, przepalam tam crossa, jeszcze jakieś inne karty, zobaczymy, co z niej wypadnie. Może jeszcze jakieś toty do Van Dijka dołączy, zobaczymy. No nie, jest złota karta. Niemiec, czy to znowu będzie Toni Kroos? Trafiam go po raz kolejny, nie wiem który raz, ale przepaliłem crossa i 10 innych kart i dostałem crossa i Kosticia. No to jeszcze paczka, rozbudowa trzech obrońców 85+. Z podobnej paczki trafiłem Van Dijka, tylko tam była 83+, więc ta paczka teoretycznie jest lepsza. No zobaczymy, jak zawartość, czy będzie lepsza niż Van Dijk. Ciężko o taki traf, więc chyba nawet nie ma walkoutu, a jednak jest Keylor Navas 8-8. Może jeszcze jakieś walkouty tutaj? O, nawet w sumie spoko paczka. To zobaczymy jeszcze paczuszki za codzienne logowanie. Tam jest chyba 4,84+ oraz 3,85+ karty, więc wygląda solidnie na papierze. Ale wiadomo, że zawartość może być różna. W pierwszej paczce mamy jakieś ekraniki. To Brozowicz, więc to jest paczka 81+, więc bardzo fajny trafik jak z takiej paczki. Zobaczmy teraz 84+, czy tutaj będą jakieś fajne karty. Zobaczymy, czy będzie. O, nie ma nawet walkoutu. No jest to Busquets 85, więc bardzo słaba paczka, tylko jedna, nie, dwie 85 i reszta 84, ale zobaczmy jeszcze to, co my tutaj mamy. Niemiec, SP, Toni Kroos po raz 382 w tym odcinku, no ciekawe, że tyle razy się trafia. Zanim przejdziemy do dalszej części openingu, to chciałbym, żebyście zobaczyli, jak gram w Rivalsach. Ja sobie rozegram meczyk w Elicie. Brakuje mi 14 meczów rozegranych, żeby mieć te najlepsze w ogóle nagrody, więc będę chciał to zrobić. Będą tam chyba 4 paczki za 100k i jakieś w ogóle tam inne paczuszki, więc myślę, że warto to rozegrać. Ale przejdziemy już do meczu. Tak się prezentuje składzik. Oczywiście zrobię dwie zmiany, bo dam oczywiście Samuela Eto za Kyliana Mbappe i Xabiego Alonso dam za Paula Pogbe, ponieważ testuję tego Alonso, robię o nim recenzję i chciałem, żebyście właśnie zobaczyli, jak on gra. Na razie się nie będę o nim wypowiadał, chociaż już mam naprawdę dosyć spore zdanie o nim wyrobione, mimo że tylko 3 mecze rozegrane, ale już naprawdę wiemy, co i jak z nim tutaj wygląda. Także zobaczymy w meczu, wy zobaczycie na żywo, jak on śmiga. Okej, po dłuższej chwili wyszukało mi rywala. Zobaczymy jego składzik. Donnarumma, Ramos, Hakimi zwykły i Silver na napadzie. No, ciekawy składzik. Na pewno 3 topowe ikony są, ale czy oprócz tego jest coś dobrego? Wątpię. Zobaczymy, jak jego skill. Jest dobra okazja. Czy uda się strzelić? Fake shot i gol. To jest pewna brameczka. 1-0 Di Natale. No, chłop chyba już zrezygnował z dalszej gry. Na to wychodzi, że tylko nabijał sobie te mecze, żeby po prostu mieć najlepsze nagrody sezonowe. No nic, strzelę drugiego gola i widzimy się w takim razie w drugim meczu, bo chciałbym, żeby jeden mecz na odcinek był. No. Rejest 2-0, rywal już padł, odłożył, więc zobaczymy się w następnym meczu. Udało się zakończyć tamto spotkanie, wygrałem je 3-0, bo rywal nie grał totalnie, więc stwierdziłem, że zagramy jeden meczek w drafcie. Wiecie co? Ułożymy sobie drafcik i zagramy jeden meczek, może będzie ciekawsze to niż te rivalsy. Tutaj na pewno pada nie odłożą. Zastanawiam się teraz nad formacją. No, chyba wezmę 4-3-3. Szkoda, że tu z 2 SPD, a nie na przykład z SPO. Ale mamy Garincze lub Marquizio. Chyba wezmę Garincze. Zobaczymy teraz napadziora. Jakiegoś Toty, no niestety nie mamy. Jest Gabriel Jesus. Na skrzydełku, ojoj, chyba Phil Foden. A wezmę go. Zobaczmy SPD. Tutaj nic, więc pod zgranie Philips.
SP João Cancelo lub De Bruyne. Cancelo, nowy nabytek Bayernu, naprawdę mnie to bardzo cieszy. Świetny transfer, na początku wypożyczenia, ale z opcją wykupu. Ale nieważne, jest De Bruyne, ale ja bym chciał jego wersję Toty, więc tą sobie pominę. Może się jeszcze pojawi właśnie w wersji Team of the Year. Tutaj nic totalnie nie mamy. Na razie ten draft taki sobie, jak do tej pory grałem drafty, to były o wiele lepsze. Tutaj mamy Militao, wiem, że on ma Toty, ale wezmę go, bo tam nikogo dobrego oprócz niego nie było. Teraz zastanawiam się, którego wziąć, czy Rudigera, czy Koulibalego. Wezmę chyba Koulibalego. Zobaczymy teraz prawą obronę. Kai Walker tylko, ale w wersji zwykłej. No jakiś ten draft jest taki mierny, chociaż teraz mamy Roberto Carlosa, więc to jest naprawdę dobry wybór. Jerzy Dudek, zobaczmy, jedno z graniem nam brakuje do pełnego, ale naprawdę jest dużo pozycji jeszcze do zmiany, więc zobaczymy, czy jeszcze tutaj ktoś ciekawy się pojawił, bo byłoby fajnie zagrać jakąś wersją Toty, ale zobaczymy. Już grałem Erlingiem Haalandem Toty i naprawdę to, co on wyprawiał, jak on się przepychał między obrońcami, to jest coś niepojętego, więc zobaczymy, może znowu się pojawi. Zbliżamy się do pozycji napastników, ale mamy Juda Bellingama, więc jest Toty. Obniża nam to leciutko zgrania, ale to nie ma problemu z tym. Eusebio, więc wezmę Eusebio, w razie czego wejdzie z ławki od razu w pierwszych minutach meczu za Jezusa. No teraz pójdźmy od końca, ktoś tutaj nam się pojawi. Jest Ansu Fati, ale to nie jest dobry wybór. Son, Hulit i Cruyff. Hulit czy Cruyff? To jest pytanie. Chyba wezmę Hulita, bo pomoc nam tak średnio wygląda, więc weźmy Hulita w wersji Prime. Kolejny wybór. Odegaard, Frankowski. Chyba zdecyduję się na Odegaarda. Dwa ostatnie wybory i lecimy z meczykiem. Joszko, Gwardiol lub Salah. Wezmę Salaha. I ostatni wybór. No tutaj już chyba nic, więc jest tylko plata. Idziemy do meczu. Dobra, wylosował dosyć szybko przeciwnika, zobaczymy jego składzik. I oczywiście w pierwszych minutach spotkania chciałbym zrobić te zmiany, czyli tam Hulita dać na SPD oraz inne zmiany, ale to jeszcze zobaczymy w trakcie. Jak wygląda jego skład? Jest Toty 1 i dwie Toty ikony, o i Pele i Mbappe, tylko Pele jest bez grania, bo ma pozycję SPO. Ale od razu zrobimy te zmiany, co mówiłem, czyli na napastnika wejdzie sobie Eusebio. Nie Mendes, Eusebio, też Portugalczyk. Hulit oraz Cancelo wejdzie na SPD. Tak o zamienię i myślę, że możemy już iść do meczu. Kolejny dobry odbiór i zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. Leci Foden na skrzydle. Będę tam szukał podania do Bellingama, to jest chyba Bellingham. Nie, to jest Jezus. Źle to zrobiłem. Ładnie Roberto Carlos, ale Cole ciągle przy piłce i chyba to będzie wrzutka. Jest ładny odbiór Militao i ruszamy z kontrą. Niestety szybko przez Pirlo została zażegnana. Ładnie tutaj wyczyszczony przez Militao napastnik rywala. Był chyba Pele nawet, 9-8. Więc teraz ja ruszam z kontrą. Foden, ściga go Cole. Nie dał rady Cole. Foden, Bellingham nie dał rady jeszcze wyłuskać tej piłki, coś ciężko mi jakąkolwiek akcję zawiązać, bo w ataku nikogo totalnie nie ma, ten Jezus, nie wiem gdzie on w ogóle gra. Może teraz Sołczek, o Sołczek, zapomniałem, że to jest właśnie on. No i wciąż te zmiany się nie zrobiły, więc Huli to jeszcze nie był. No już musiałem wybić na ten aut, bo 25 minuta dopiero zmiany robię. Pierwszy raz od 25 minut piłka wychodzi na w ogóle gdziekolwiek. Cały czas była w grze. I pewnie potem stracę gola. No na szczęście jeszcze nie. Ale to podanie już było fatalne. Słaby mecz do oglądania niestety, przepraszam was, mało sytuacji z mojej strony i ze strony rywala to już nie wspomnę, bo żadnej chyba nie zrobił klarownej sytuacji, żadnego strzału i teraz pewnie będzie, no oczywiście, jak o tym mówię, to od razu jest. Nie, no. Jak ja z tym typem przegram, który w ogóle
jakiejkolwiek sensownej sytuacji nie mógł zrobić przez 33 minuty i do tej pory też nie zrobił. To ja nie wiem, mam nadzieję, że to obronie. Środek strzeli, tak? Nie. W prawo już 2-0 przegrywam. Hulit, rozrzucenie do Garinczy, ale on, nie wiem, dziwnie mega gra ten Garincza. Co ja w ogóle robię? Przepraszam was, ale jestem totalnie nieskoncentrowany na tym spotkaniu. Wygram to, ja to czuję, że wygram. Najwyżej mnie zjedziecie w komentarzach, że tak powiedziałem, ale zobaczymy. Ja wierzę. Czy będzie odpowiedź? Nie. Fatalny strzał. Niestety nie zdążyłem przed przerwą cokolwiek zrobić. Na razie jest 2-0, ale wierzę, że będzie lepiej. Jedyną zmianę, jaką zrobiłem, to dałem Eusebio zostawać z przodu. Może będzie po prostu więcej sytuacji dzięki temu, bo na razie no, nie było do kogo totalnie grać tam z przodu. Zobaczymy zresztą. Ładny odbiór Walkera i ruszamy z kontratakiem. Tylko nie mam znowu... To był faul. No mógł już puścić, bo ja tam podawałem prostopadle. A tak to mam tylko piłkę na swojej połowie. Dobra, jest teraz dobry odbiór Eusebio, ale to podanie już fatalne. Nie miał jak wybiec Eusebiusz. Ale spróbuję jeszcze tutaj do środka, do Garinczy. I tutaj jest Cancelo. Kto to? Nie wiem. Bellingham, ktokolwiek. Strzelaj. Nie. Dobra, jednak tego nie wygram. No jak ja mam w ogóle dwójką zawodników zrobić akcję 2 na 10? To ja nie wiem. Muszę po prostu tym... No i komu ja mam podać? No po prostu nie ma nikogo do podania. To jest jakiś żart przecież. A i tak z tego strzelę gola. To jest najlepsze. Jeszcze jest nadzieja, ale po prostu totalnie z przodu nikogo nie ma. Teraz wyjdą trochę większą liczbą graczy. Jest Garincza. Będzie miał chyba sam na sam sytuację. Garincza... Jest 2-0, więc odrobiliśmy stratę dwubramkową. Bardzo mnie to cieszy, że udało się wrócić w tym meczu, bo naprawdę byście pewnie mieli mnie za debila. Ale na szczęście udało się. Po raz kolejny Garincza sunie na skrzydle, ale chyba zostanie powstrzymane. Na szczęście nie. Eusebio, co robi? Jak to nie wpadło? Foden, ale zepsułem to. Szczerze chciałem tam fake shota zrobić, on wrzucił po prostu tą piłkę, ale jeszcze jest, będzie teraz okazja. Eusebio, nie, Garincza, wyszła piłka. Jakoś do przodu, ojojojojoj, złe podanie, ale rywal używa teraz pressingu, więc jest mi ciężko z tego wyjść. Na szczęście jakoś sobie poradziłem i zobaczymy. Hulit jest, Foden, Eusebio, co zrobi Eusebio? Musi to być gol. Jest gol! 3-2, więc wróciłem z 2-0 do 3-2. Jest Eusebio. Czy zakończy to spotkanie? Chyba tak. Eusebio. Mamy 4-2, więc wygrywamy to spotkanie. Super, że się udało. No to jeszcze za właśnie 10 meczów w drafcie odbiorę teraz Jerzego Dudka. Bo on jest właśnie za 10 meczów rozegranych. Polecam też to zrobić. Nie wiem, ile on kosztuje, pewnie tyle co Foder. Ale naprawdę fajny bramkarz. Nie wiem, czy go dodam do składu, bo mam teraz Van der Sara. W sumie jeśli on mi da więcej zgrania, to mogę nawet potestować Dudka. Więc naprawdę dobra opcja. Skoro jesteśmy już po meczu, to myślę, że pora przejść do dalszej części pack openingu. Na rozpoczęcie otwórzmy paczkę 8 piłkarzy z League One. Pewnie każdy dobrze wie, że tutaj są 3 złote rzadkie karty. Oczywiście może być to karta Toty. No zobaczymy. Potem otworzymy tę paczkę za 80 tysięcy ze sklepu. Najpierw to. No mam jakieś ekrany. Francja, napastnik. Ben Yedder. Nie często się trafia z tej paczki Ben Yedder, więc 8-4 domyślę, że jak najbardziej jest ok. Ale przechodzimy już do tej paczki tytułowej. No to przejdźmy do tej paczuszki, ona się nazywa Noworoczna Paczka Dopingu. Mamy tutaj 10 rzadkich złotych piłkarzy, w tym jednego o cenie 85+, oraz jeden żeton wymiany przyszłych gwiazd. Jak pewnie wiecie już, wymiany przyszłych gwiazd ruszyły, możemy już zbierać te tokeny, więc zobaczymy. Szanse na jakieś karty myślę, że są, więc zobaczmy. Wydaje to, otwieram to za końcy, lecimy. Okej, jest walkaucik jakiś. Włochy,
Especi Veratti. Okej, okay, 8,7. Raczej w środku nic nie będzie. Wydałem za to 80 tysięcy aż. No mamy ten token, ale poza Veratti to totalnie tutaj nic nie ma, więc myślę, że nie warto. Chyba, że naprawdę chcecie zbierać te tokeny, to otwórzcie. Tak, to nie. Jak widzicie, mi nie oddało.